No cześć, witam Cię serdecznie, tutaj Tomek ze Florence Market, a Ty jesteś na kanale, w którym rozmawiamy o roślinach, rozmawiamy o tym, jak je pielęgnować, aby lepiej rosły, no i oczywiście prezentujemy też fajne, egzotyczne roślinki do Twojego domu. Aktualnie czas przedświąteczny, czas, w którym będzie się niebawem odpoczywać, relaksować się, mam nadzieję, że wśród pięknych roślin i oczywiście z rodziną. My dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co robić, aby zimą rośliny pielęgnować w prawidłowy sposób, aby po prostu przetrwały ten czas z niedoborem światła i z takimi wahaniami temperatur, bo zima to czas, gdzie po prostu raz, że jest suche powietrze, dwa, że są duże spadki temperatur, na przykład przy wietrzeniu różnych pomieszczeń i oczywiście to podlewanie, to przelewanie roślin przez Was zazwyczaj jest efektem po prostu tego, że rośliny gorzej rosną, więc o tym wszystkim Wam dzisiaj opowiem. Zanim jednak opowiadam Wam o tym, jak pielęgnować rośliny zimą, mam dla Was świetną informację, jaką jest obniżenie cen na cały okres świąt, nawet o 50% na bardzo wiele roślin, tych kolekcjonerskich, mniej kolekcjonerskich, w każdym razie bardzo fajnych egzemplarzy roślin, więc spokojnie możecie znaleźć coś dla siebie. Nie wiem, czy słyszycie, jest taki szum z tyłu, to deszcz po prostu. Kiedy pada deszcz, niestety uderza o taflę szklarni i taki odgłos po prostu jest. Mam nadzieję, że będzie Was uspokajał i w takim świątecznym, spokojnym nastroju obejrzycie film do końca. W tym filmie wyjątkowo zobaczycie na dole opisy roślin, jak się nazywają oraz znajdziecie przy nich ceny, bo promocje, które będą trwały przez okres świąt, naprawdę są tak okazyjne, że warto z nich skorzystać. W okresie świątecznym na pewno warto zwrócić uwagę na wiele, wiele roślin w naszym sklepie internetowym. Ja dzisiaj powiem Wam o kilku z nich, nie jestem w stanie wszystkich nawet omówić, ale powiem o tych najważniejszych, o tych, które w okresie zimy świetnie sobie będą radziły. Jedną z takich roślin, które są aktualnie w świetnej cenie, jest Maranta Lemon Lime. Roślina, która znosi naprawdę spadki temperatury nawet do 5-10 stopni, daje sobie świetnie z tym radę. Jedyny warunek, który powinniście zapewnić tej fajnej kolekcjonerskiej roślinie, to odpowiednia wilgotność powietrza. No i to jest właściwie ważne też w okresie zimy, aby Wasze rośliny miały odpowiednią wilgotność powietrza, ponieważ grzejniki wysuszają powietrze i rośliny mogą reagować w taki sposób, że listki mogą się delikatnie przesuszać na krawędziach. Także o tym pamiętajcie, żeby Marantę Lime, Lemon Lime zraszać raz na jakiś czas. Mówię o tej roślinie przede wszystkim dlatego, że jest odporna i że jest w świetnej cenie. Kolejną rośliną, która jest trwała i na pewno wytrwa w okresie zimy, jest oczywiście syngonium Milk Confetti. Jest to odmiana syngonium taka blada, o kolorach takich właśnie zimowych i roślina też szybko rośnie, bezproblemowo będzie rosła w okresie zimy. Znosi też spadki temperatur nawet do 10 stopni. Oczywiście optymalna temperatura dla tych roślin to około 20-25 stopni. Jednak pamiętajcie o tym, żeby te rośliny miały po prostu odpowiednie miejsce z odpowiednim naświetleniem. W okresie zimy zniosą naprawdę wiele. Zniosą naprawdę wiele sytuacji, gdzie dzień będzie krótki, tak jak właśnie w grudniu, kiedy dzień jest najkrótszy. Te rośliny przetrwają bez problemu, ale one też potrzebują chwili spoczynku, chwili odpoczynku przed intensywnym wzrostem wiosną. Więc już teraz, nabywając takie rośliny, przygotowujecie je właśnie do wiosny. O tym dzisiaj przesadzać czy nie, oczywiście powiem w dalszej części filmu. Kolejną świetną propozycją, tym razem z fajną wariacją, jest Ctenanthe lubertiana Golden Mosaic. Roślina, która nie potrzebuje zbyt wiele słońca, świetnie rośnie w okresie zimy, nawet jak na marantowate przystało, nie będzie potrzebowała aż tak wilgotnego powietrza, więc możecie sobie nawet odpuścić używanie nawilżaczy przy tej roślinie. Jest to jedna z najmocniejszych odmian z grupy marantowatych. Także Ctenanthe Golden Mosaic, piękna roślina, która
świetnie będzie rosła, radzi sobie w każdych warunkach, roślina dosyć wysoka, przede wszystkim ma piękne przebarwienia na liściach. Jeżeli lubicie paprocie, to oczywiście mamy dla Was łosie rogi. Roślina też bardzo popularna, świetnie znosząca różne warunki, jeżeli chodzi o niedobory światła przede wszystkim w okresie zimowym i też spadki temperatur. Gdzieś do 10 stopni Celsjusza wytrzymuje bez problemu. Oczywiście idealna temperatura to około 20 stopni i dosyć duża wilgotność powietrza. Ona ma taki kutner na listkach właśnie po to, żeby czerpać tą wilgoć z powietrza, więc przy tej roślinie dobrze by było zapewnić jej nawilżanie, aby troszeczkę lepiej rosła. Tych roślin naprawdę jest sporo. My też szykujemy się powoli do wiosny, mamy nowe nasadzenia. Już szykujemy się do właśnie produkcji kolejnych egzemplarzy roślin i do sprowadzenia też wielu, wielu ciekawych roślin w czasie wiosennym. Więc po prostu potrzebujemy troszeczkę więcej miejsca do tego, aby te nowe odmiany, nowe rośliny mogły sobie fajnie rosnąć. Kolejną rośliną w świetnej cenie jest oto piękne pnącze na paliku kokosowym. Philodendron scandens. Philodendron scandens, ten właśnie tradycyjny, zielony, na takim właśnie paliku kokosowym. Roślina, która od razu wygląda świetnie, gdziekolwiek ją umieścicie, czy na półce, czy gdzieś na stoliku, wygląda po prostu dobrze. No a taka jest właśnie natura philodendronów scandensów, że one lubią podpory, czepiają się do nich bardzo chętnie korzeniami powietrznymi i pięknie właśnie wyrastają w górę. A te nadwyżki pędów, które zaczynają się przewieszać, tak jak tutaj, możecie spokojnie obcinać i robić z nich sadzonki i przesadzać do nowych pojemników. A właśnie okres zimy jest dosyć dobrym czasem na to, żeby niektóre roślinki sobie porozmnażać, ponieważ ten czas, który dzieli nas do wiosny, to idealny czas na to, aby wytworzyły sobie korzenie i właśnie, żeby przystosowały się do nowego podłoża we przyszłości. Więc spokojnie skandensik też w rewelacyjnej cenie dla Was. Jest on też dostępny w innej wersji, w takiej wersji z podporą bambusową. Jeżeli macie ochotę na troszeczkę inną formę philodendrona scandensa. Oczywiście czas przedświąteczny to moment, w którym pojawi się w Waszych domach wiele roślin związanych właśnie z zimą, związanych ze świętami. Oczywiście gwiazda betlejemska jest rośliną faktycznie, która idealnie sprawdzi się w okresie zimy. My akurat gwiazd betlejemskich nie mamy, dlatego że jest to roślina, która uwielbia ciepło. Kiedy temperatura spada poniżej 15 stopni, roślina gubi liście i może po prostu zamierać, więc do wysyłek w paczkach polisecja za bardzo się nie nadaje. Warto takie rośliny nabywać bezpośrednio właśnie w miejscach, gdzie jest bardzo krótki dystans pomiędzy stołami produkcyjnymi a miejscem docelowym tych roślin. Dlatego kiedy w paczce temperatura spadłaby do poniżej 15 stopni, roślina może po prostu zgubić wszystkie liście. Ale mamy dla Was mocniejszą roślinę, która na pewno liści nie zgubi. Jest to bylina wieloletnia, która jest bardzo odporna na spadki temperatur. Ta roślina akurat znosi naprawdę temperatury do minus 30 stopni i też kojarzy nam się właśnie z świętami Bożego Narodzenia. Jest to ciemiernik. Helleborus niger właśnie w takiej fajnej odmianie. Roślina idealna do kompozycji świątecznych. Dobrze wygląda właśnie w połączeniu z różnymi akcentami Bożego Narodzenia. Kolejną rośliną, którą warto nabyć właśnie w okresie świąt, jest strelicja. Strelicja w odmianie Regina, czyli właśnie ta, która wytworzy w przyszłości pomarańczowe kwiaty na kształt takich głów ptaków. Bardzo rozpoznawalna, bardzo znana w florystyce. Roślina za niespełna 30 zł, także aktualnie ta oferta jest u nas dostępna. Skorzystajcie z niej, bo naprawdę warto. Bardzo szybko rośnie, powiększy się kilkukrotnie w przyszłym roku.
kolejną wspaniałą rośliną, która czeka na Was w Florence Market, są fikusy w dwóch odmianach. Fikusy, które rosną do potężnych rozmiarów, w naturze do kilkudziesięciu metrów, w domu oczywiście troszeczkę mniejsze. Tu macie pięknego fikusa Twinekę w świetnej cenie, o pięknych takich zwariegatowanych liściach. Oczywiście fikus Abidjan, roślina o zupełnie ciemnych liściach, też warta w tym momencie uwagi ze względu na cenę przede wszystkim. Maranta kerczowiana, tradycyjna maranta kerczowiana w kolorach zielonych. Ona w tym momencie cenie jest pełna 20 zł, więc roślina, która naprawdę jest wdzięczna, rośnie bardzo dobrze, nawet trochę lepiej od maranty Lemon Lime. Mocno szybko wypełnia doniczkę, nie ma dużych wymagań. Roślina, która nawet nie musi być przesadzana i będzie sobie idealnie radziła w tej ziemi, którą mam, czyli w ziemi produkcyjnej. I przede wszystkim roślina, która się delikatnie przewiesza. Tak samo jak maranta Lemon Lime, ma taki charakter lekko przewieszający się, więc z czasem na pewno zakryje Waszą doniczkę. Piękna roślina o długich pędach, czyli Lepizmium. Lepizmium boliwijskie, piękne, długie włosy, przewieszające się nawet do kilku metrów w dół. Roślina, która jest takim sukulentem, radzi sobie wspaniale z każdymi warunkami, jeżeli chodzi o domowe warunki. Zimą też będzie sobie pięknie rosła, będzie coraz dłuższa, pędy będą coraz grubsze z biegiem czasu. Roślina dosyć łatwa nawet do rozmnożenia. Takie pędy wystarczy przyciąć, włożyć do wody. Roślina bardzo fajna, jeżeli chodzi o łatwość w rozmnożaniu, w pielęgnacji. Naprawdę jest rewelacyjna. No a my skupimy się w tym momencie na trzech rzeczach, na trzech zabiegach pielęgnacyjnych, które są najważniejsze w okresie zimowym. Pierwszym z nich jest oczywiście podlewanie. Podlewanie roślin domowych jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o czas zimy, i to nie ze względu na to, że rośliny mogą przesychać, tylko ze względu na to, że bardzo często w okresie zimy rośliny są przelewane. Rośliny mają nadmiar wody i dlatego też źle się czują. Rośliny potrzebują w okresie zimy ciepłego podłoża, a podłoże nagrzewa się w momencie, kiedy ma optymalną wilgotność, czyli nie jest za mokre. Jeżeli podłoże zimą będzie za mokre, korzenie zaczynają zagniwać i cała roślina na tym ucierpi. Więc pamiętajcie, żeby mniej więcej rośliny podlewać co 2 tygodnie taką idealną ilością wody, jaka będzie dla nich dostępna właśnie w tym czasie. Oczywiście jest tutaj wiele, wiele czynników, które mają wpływ na to, jaka ilość wody powinna być stosowana podczas podlewania. Ma to związek przede wszystkim z temperaturami, jakie panują wewnątrz pomieszczeń, z wilgotnością powietrza, która wewnątrz pomieszczeń akurat jest, bo kiedy macie bardzo, bardzo wilgotne powietrze w domach, w tym momencie rośliny troszeczkę mniej pobierają tej wody z podłoża. Mniej więcej szacuje się, że podlewanie zimowe to około 50 ml na taką przeciętną doniczkę o średnicy 12 cm. Zakładam, że większość roślin, które macie w domach, to właśnie w takich doniczkach około 12 cm. Więc pamiętajcie, że ilość 50 ml jest wystarczająca. Mniej więcej tak się kiedyś to liczyło, że na każdy centymetr średnicy doniczki to jakieś 5 ml wody co 2 tygodnie w okresie zimowym. Więc jeżeli macie doniczkę o średnicy 20 cm, w tym momencie wlewacie tej wody około 100 ml co 2 tygodnie, więc tak mniej więcej można to wytłumaczyć, jeżeli chodzi o ilość, objętość wody do podlewania. Jeżeli chodzi o nawożenie, to stosujcie raz na 2-3 tygodnie nawozy, przede wszystkim organiczne, czyli takie, które zawierają w swoim składzie naturalne składniki. Bardzo fajnym jest na przykład Azvit, który używamy. Bardzo podobny zresztą do biohumusu,
zawiera te wszystkie takie naturalne składniki, które nie będą obciążały rośliny w okresie zimowym. Jaka ilość mniej więcej nawozu, zarówno Astwit czy Biohumus, to około 25 ml na litr wody co 2-3 tygodnie. 25 ml na litr wody co 2-3 tygodnie. Rośliny zimą też potrzebują troszeczkę nawozu. One oczywiście pobierają trochę mniej wody, troszeczkę mniej nawozu, ale ten nawóz mimo wszystko będą potrzebowały. Drugim zabiegiem, bardzo istotnym w okresie zimy, jest przycinanie roślin. Przycinanie roślin, czyli zagęszczanie ich formy. Przycinanie pędów ma bardzo fajny wpływ na to, że rośliny w roku wiosną staną się bardziej gęste, bardziej bujne, a dodatkowo, kiedy przytniemy rośliny, przytniemy ich wierzchołki, to możemy spokojnie takie wierzchołki sobie ukorzenić. I właśnie w okresie grudnia, kiedy pobierzemy sobie sezonki, kiedy będziemy je dobrze prowadzić, będziemy je przytrzymywać w wodzie, czystej wodzie i będziemy obserwować, czy tam się nic nie dzieje, za jakiś czas otrzymacie młode pędy czy młode rośliny z korzonkami, które będzie można właśnie wczesną wiosną posadzić, kiedy wigor, kiedy wzrost roślin będzie najbardziej intensywny i w tym momencie rośliny fajnie wystartują wiosną i będziecie mogli sobie z nich skorzystać i podzielić się na przykład ze znajomymi takimi szczepkami. Więc podcinanie roślin jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli będziecie ciąć takie grubsze pędy, tak jak tutaj widzicie Philodendrona Pinehead Lady, on ma bardzo grube pędy. W tym momencie dobrze by było po obcięciu na przykład zabezpieczyć takie pędy pastą na przykład korodermą. Pasta bardzo fajna, która goi rany, która zabezpiecza przede wszystkim przed dostaniem się patogenów do rośliny. Oczywiście jakieś pędy takie drobniejsze, łagodniejsze, nie ma sensu, żeby ich zabezpieczać. Generalnie sens jest zawsze, no ale oczywiście nie ma aż tak dużej potrzeby. Jeżeli jest gruby pęd, warto go w tym momencie zabezpieczyć specjalną pastą przed chorobami. Kolejnym zabiegiem bardzo ważnym zimą może być przesadzanie roślin. Zazwyczaj jest tak, że jest bardzo mało czasu na to w sezonie, żeby wszystkie rośliny przesadzać, więc część roślin przesadzacie w okresie zimy. Najlepiej przesadzać w okresie zimy takie rośliny, które mają większe gabaryty, większe rozmiary. Dlatego, że przy takich roślinach nie ma potrzeby, żeby usuwać większość gleby. I w tym momencie nie ma tak dużego ryzyka, że coś się tym roślinom stanie. Więc pamiętajcie, jeżeli planujecie przesadzać rośliny, to okres zimowy jest lepszy do przesadzania roślin większych gabarytowo. One fajnie się przystosują w tym momencie do wiosny. Też oczywiście więcej jest pracy. Z takim przesadzaniem trzeba przygotować większe doniczki, trzeba przygotować troszkę może więcej ziemi, ale zazwyczaj kończy się to wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o podłoże, które powinien się stosować do przesadzania roślin, to pamiętajcie, aby stosować podłoże specjalistyczne, takie, które ma dużo właśnie takich przepuszczalnych frakcji, chipsów kokosowych, perlitu. To są takie frakcje, które powodują, że stosunki wodno-powietrzne w roślinach są na idealnym poziomie, więc idealne podłoże będzie takie właśnie taką mieszanką, tak zwany bigos, świetnie się sprawdzi. Oczywiście, jeżeli macie ochotę na zakup, na kupno specjalistycznych podłoży, to zapraszamy do nas do kategorii akcesoria. Tam też macie właśnie podłoża dla wielu gatunków roślin. Więc kochani, w okresie zimowym na pewno zwróćcie uwagę na podlewanie umiarkowane, stosowanie nawozów tylko w połowie dawki. Jeżeli chodzi o przycinanie roślin, to też jest to ważne, aby właśnie w okresie zimy już nie przyciąć, zagęszczając ich wzrosty, przygotowując już do okresu wiosennego. No i oczywiście przesadzanie roślin. Pogrupujcie sobie rośliny na te większe, na te mniejsze i zajmijcie się w tym momencie tymi większymi. Dosypcie im troszeczkę ziemi, oczywiście nie za dużo, zwiększajcie doniczki tylko o 1-2 cm, to w zupełności wystarczy. I co jeszcze możecie zrobić? Ewentualnie przestawić rośliny z takich miejsc ciemnych. Przede wszystkim w okresie grudnia. Z miejsc ciemnych, na przykład parapety zachodnie, żeby miały troszeczkę więcej naturalnego światła. No i tyle. Kochani, ja Wam życzę wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Zerknijcie sobie na promocje, które będą obowiązywały właśnie w okresie świątecznym. Paczki wysyłamy cały czas.
Oczywiście, jeżeli temperatury spadną poniżej minus 5 stopni, to wstrzymujemy wysyłki, do paczek dorzucamy heatpacki, abyście mogli spokojnie te paczki otrzymać w dobrej formie. Na wszystkie rośliny macie 30 dni gwarancji. Jeżeli coś się stanie, dawajcie nam znać. Oczywiście zawsze rozpatrujemy takie reklamacje w pozytywny sposób. To są rośliny, słuchajcie, to jest żywy materiał, więc pamiętajcie, że trzeba się z nimi obchodzić delikatnie, tak też się staramy robić. W okresie świątecznym jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrze spędzonego czasu z rodziną, wszystkiego zielonego i do zobaczenia już niebawem. Cześć!